Hej, hej, kochani, z tej strony Karolina. Witam Was ponownie na moim kanale Booking Style. No i dzisiaj, tak jak widzicie już pewnie po tytule, przychodzę do Was z wyczekiwanym podsumowaniem czerwca. Czerwca, dobrze, mamy lipiec. To był miesiąc ciężki, trudny. Dziwne rzeczy się działy, nie do końca fajne w moim życiu. Ale udało mi się przeczytać 14 książek, co uważam, że jest sporym osiągnięciem, jak dla mnie. Nie był to najlepszy czytelniczo czas dla mnie, ale jednak. Były to książki różne, z różnych, że tak powiem, gatunków, różnej grubości i wymagające różnego stopnia zaangażowania od czytelnika. Ale tak, zaczynając od początku, w czerwcu skończyłam trylogię, cykl Pękniętej Ziemi autorstwa N.K. Jemisin, czyli Wrota Obelisków i Kamienne Niebo. Nie mam tych książek fizycznie ze sobą, bo czytałam je albo w e-booku, albo z biblioteki, no i niestety już musiałam oddać. No i jeśli chodzi o tą serię, to mam takie mieszane uczucia, bo pierwszy tom podobał mi się bardzo, który czytałam w maju. Z drugim i trzecim tomem było tak różnie, to znaczy mam wrażenie, że on bardziej poszedł w ten świat, stylistykę science fiction jednak niż w fantastykę. Działo się tam naprawdę bardzo dużo, nie można powiedzieć, że jest to literatura, która nie wciąga i nie angażuje czytelnika, natomiast w pewnych momentach było to chyba dla mnie zbyt trudne. Być może byłam też zbyt zmęczona i jakoś tak intelektualnie nieprzygotowana po prostu na tą lekturę, bo nie jest to lektura prosta. Ja wiem, że wielu ludzi, którzy no, gustują w ogóle w fantastyce i w science fiction, ta lektura jednak przerasta. Więc uważam, że nie jest to na pewno pozycja dla każdego, ale jest bardzo oryginalna, bardzo specyficznym językiem napisana, takim prostym, składającym się z równoważników zdań, z bardzo krótkich zdań, nierozbudowanych. Ten świat jest na tyle oryginalny i wyjątkowy, jeśli chodzi również właśnie o ten gatunek literacki, że na pewno jest to coś warte poznania i warte zapoznania się po prostu z tymi pozycjami, jeżeli jesteście fanami tego gatunku. Natomiast myślę, że jednak taki czas, kiedy jest się bardziej odprężonym, zrelaksowanym i niezmęczonym, bardziej sprzyja tej lekturze niż jakieś tam wieczorne czytanie do poduszki. Kiedy to po prostu przytłacza, bo jest to taka literatura, która wymaga jednak skupienia i koncentracji od czytelnika. Natomiast polecam, bo było to dość ciekawe dla mnie doświadczenie. No i sam fakt, że spotkałam się po raz pierwszy z tłumaczeniem pana Jakuba Małeckiego, to też było takie wyjątkowe, bo no raczej kojarzymy go jako pisarza, mimo że ja wiedziałam, że on jest również tłumaczem. Zresztą z wielu języków, nie tylko angielskiego. To było dla mnie dość oryginalne i takie zaskakujące, bo się tego po prostu nie spodziewałam. Wybaczcie tak od razu na początku, że ja tutaj mam przed sobą notatki, bo po prostu sporo z tych pozycji nie mam fizycznie i boję się, że o której zapomnę, a chciałabym o wszystkich powiedzieć. Następną pozycją, która była dla mnie dość intrygująca już jakiś czas i tak spojrzała na mnie z półki biblioteki i stwierdziłam, że być może to jest jej moment, były Cudze słowa Wita Szostaka. No i to jest, słuchajcie, literatura piękna. Mamy tutaj historię Benedykta, który jest generalnie absolwentem filozofii, jest myślicielem, ma też takie zacięcie artystyczne, można powiedzieć. Generalnie jest humanistą, jest osobą taką bardzo w sposób bardzo taki myślicielski postrzegającą rzeczywistość. Znaczy lubi bardzo rozmyślać nad różnymi zdarzeniami i kontemplować tą rzeczywistość, która nas otacza. No i dowiadujemy się tak naprawdę już na samym początku tej powieści, że niestety zdarzył się wypadek samochodowy, w którym nasz główny bohater ginie. I tak naprawdę cała powieść jest spojrzeniem na naszego bohatera z różnych stron, wypowiadana przez bliskie mu osoby. Znaczy mamy tutaj tak naprawdę wspomnienia jego ojca, jego syna, byłej żony, mamy wspomnienia kochanki, jego nauczyciela, współpracowników, bo Benedykt prowadził również restaurację, dość dobrze sobie prosperującą w Krakowie.
Jest to bardzo ciekawe, bo każda z tych osób tak naprawdę rysuje nam zupełnie inną postać. I no, przywodzi nam na myśl taki bardzo prosty, jednocześnie może się wydawać, że banalny, ale rzadko sobie z tego zdajemy sprawę, że tak naprawdę nie do końca wiemy sami, kim jesteśmy w rzeczywistości, bo no, każda z tych osób opisuje nas trochę innymi słowami, w trochę inny sposób i dla każdej z tych osób jesteśmy po prostu inną osobą, inną postacią. Znaczy przybieramy maski tytułowe, gombrowiczowskie, tak naprawdę, to mi się tak od razu skojarzyło podczas tej lektury. I to było bardzo ciekawe literacko doświadczenie. Pan Witrzostak pisze w taki sposób bardzo nieoczywisty, bardzo liryczny, poetycki, ale nie przeintelektualizowany. To się bardzo dobrze czytało. No natomiast jest to taka typowa proza, która może nie być do końca dla każdego czytelnika z tego względu, że nie mamy tutaj akcji, nie mamy tutaj jakichś wielkich wydarzeń, na które czekamy, nie mamy plot twistów, mamy po prostu typowe obcowanie z bohaterem, jego uczuciami, jego wnętrzem i po prostu wyciąganie jakichś tam swoich własnych przemyśleń na temat pewnych rzeczy, które nas spotykają w naszej rzeczywistości. Wiem, że ta książka zbiera bardzo dobre opinie w większości i bardzo mnie zachęciła recenzja Zuzy z kanału i z Instagrama Dziewczyna z Biblioteki, natomiast na pewno dla mnie nie będzie to książka mojego życia i nie trafi ona do grona jakichś takich moich ulubieńców i książek, które mnie jakoś wybitnie zachwyciły. Ona była bardzo dobra, natomiast niewybitna w moich oczach, ale zdecydowanie warta poznania i jestem bardzo ciekawa innych pozycji pana Wita Szostaka. Wiem, że wydał ostatnio bardzo już popularną w mediach społecznościowych powieść Szczelinami i tej pozycji jestem niezmiernie ciekawa i na pewno się z nią zapoznam w przyszłości. Mam nadzieję, że nieodległej. No, skończyłam również ostatni tom Baśń Boru, czyli Klucze do więzienia demonów i to była zdecydowanie jedna z lepszych części, lepszych kontynuacji w ogóle serii przeze mnie zaczętych i świetne, fenomenalne zakończenie. Ja już przebieram nogami, żeby czytać Smoczą Straż i ci, którzy obserwują mnie na Goodreadsie albo na Instagramie właśnie, to wiedzą, że tą Smoczą Straż już czytam. Nawet pierwszy tom mam za sobą. Świetne. No, pan Brandon Mull jest genialny. Pan Janusz Zadura też, ale nie będę się powtarzać, bo jestem nudna. Mam wrażenie pod tym względem. Natomiast jestem fanką Baśnioboru zdecydowanie. Tak jak pierwszy i drugi tom były takie, powiedzmy, no nie wywołujące we mnie jakichś takich wielkich aplauzów i zachwytów. Były po prostu dobre. Powiedzmy więcej niż dobre, ale na pewno niewybitne, to teraz wiem, dlaczego ta seria ma tylu zwolenników i dlaczego wszyscy ją tak kochają. Ja do nich zdecydowanie dołączam. Bo świat jest po prostu genialny, bohaterowie również i z tomu na tom to jest naprawdę coraz lepsze i coraz lepiej skonstruowane, coraz bardziej misternie i aż nie mogę się doczekać, co Brandon Mull zapoda nam w Smoczej Straży. Z literatury azjatyckiej, za którą już trochę zatęskniłam, w czerwcu udało mi się przeczytać Kobietę w fioletowej spódnicy. To była też taka pozycja, która mnie dość mocno intrygowała, bo z tą literaturą azjatycką bywa tak, że do części pozycji od razu czuję taką chęć i żądzę czytania, a do innych mniejszą, albo wiem, że absolutnie mnie nie interesują. Kobieta w fioletowej spódnicy autorstwa Natsuko Imamury zdecydowanie należała do tych, które bardzo chciałam przeczytać. No i również z biblioteki tak do mnie mrugnęła oczkiem i stwierdziłam, że sobie ją wezmę. Bo to pozycja dość krótka, jak większość zresztą azjatyckich pozycji, z którymi do tej pory się zapoznałam. No i mamy tutaj taką prostą historię tytułowej kobiety w fioletowej spódnicy. Właśnie tak sobie teraz myślę, czy my w ogóle na przestrzeni tej powieści poznajemy jej imię. Chyba nie, a przynajmniej ja nie do końca to imię zarejestrowałam, więc chyba ono nie było tam po prostu istotne. I mamy kobietę w żółtym kardiganie, która
Tą kobietę w fioletowej spódnicy po prostu obserwuje. To są dwie panie, które spotykają się po prostu w parku, gdzieś tam na ławce, znają się z widzenia, natomiast nie znają się osobiście do czasu. I ta kobieta w żółtym kardiganie wie na temat tej kobiety w fioletowej spódnicy dosłownie wszystko. Zna jej rytm dnia, wie o której godzinie, dokąd ona idzie, co robi, co je. To jest taka typowa... Taki typowy thriller tak naprawdę, bo to nie jest moim zdaniem literatura piękna, tylko bardziej thriller, bardziej taki psychologiczny nawet, mówiący o obsesji po prostu, o samotności również. Te kobiety, oczywiście ich losy się w pewnym momencie splatają, nie powiem pod jakim względem, bo to będzie spoiler. No i dochodzi też do pewnego wydarzenia dramatycznego, w którym te kobiety obie biorą udział. Była to pozycja ciekawa, natomiast dla mnie była ona jednak rozczarowaniem, dlatego że jakoś ten zwrot akcji i to ważne wydarzenie, które miało być takim punktem kulminacyjnym tej powieści, nie do końca zostało poprowadzone w moim odczuciu w sposób odpowiedni. Znaczy ono było tak szybko rozegrane, szybko zakończone i w zasadzie potem niewiele mieliśmy jakby ani przemyśleń, ani konsekwencji tego wydarzenia. Gdzieś zabrakło tam głębi w doprowadzeniu tej fabuły do końca. I spodziewałam się trochę więcej. Być może zabrakło tutaj stron, być może, nie wiem, po prostu miałam trochę inne oczekiwania wobec tej powieści, bo nie chcę mówić absolutnie, że tu warsztat pisarski autora jest nieodpowiedni, bo nie jestem jakby osobą, która powinna takie rzeczy oceniać. Natomiast ta powieść, tak mniej więcej jakbym miała ją tak graficznie zaprezentować, to ona przebiegała w taki sposób, była płasko, 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 potem był taki punkt kulminacyjny, znowu płasko, płasko i koniec. Nie lubię takich rozwiązań, oczekuję, że albo tych punktów wyższych, czyli tych kulminacyjnych jest więcej podczas lektury, albo no, po tym kulminacyjnym punkcie nie schodzimy od razu do tego poziomu płaskiego, tylko jeszcze coś się dzieje na jakby rozpędzie tego naszego najważniejszego wydarzenia. I zdecydowanie będzie to jedno z rozczarowań tego roku, natomiast nie mogę powiedzieć, że była to pozycja jakaś tragiczna, zła. Nie, po prostu ja miałam wobec niej jeszcze większe oczekiwania. Czytałam lepsze lektury, jeśli chodzi o literaturę azjatycką. Ta na pewno nie będzie należała do moich ulubionych z tego obszaru geograficznego. Kolejna pozycja, taka dość zaskakująca dla mnie, to pozycja pana Szczepana Twardocha, Król. No i z panem Szczepanem Twardochem miałam taki problem, że ja wiedziałam, że to jest bardzo popularny autor, że to jest już taka jakby klasa sama w sobie, tak jak pan Jakub Małecki, i trochę to był taki mój wyrzut sumienia, że nie znam jeszcze niczego tego autora. Natomiast trochę się też bałam, bo ja wiedziałam, że to jest taka proza męska, taka ciężka, nie lekka w odbiorze i tak spoglądałam na te jego pozycje na półce w bibliotece i trochę się obawiałam, ale mówię, dobra, wezmę tego Króla, zaryzykuję, jak się nie spodoba, to najwyżej odłożę. No i ten Król, to powiem wam, jest do tej pory jedyna powieść od początku roku, którą przeczytałam, której nie jestem w stanie ocenić. Znaczy ja i tak nie przywiązuję jakiejś szczególnej wagi do tych gwiazdek ocen cyfrowych, bo one są totalnie nieadekwatne. Już kiedyś na ten temat krótko się wypowiadałam. Ale tutaj zupełnie nie pokusiłabym się o ocenę. Nie wiem, co ja mam o tej książce myśleć. To znaczy, tak, literacko bardzo mi odpowiadała. Jeśli chodzi o poruszaną tematykę, prześwietna, bo porusza temat no, Warszawy w czasie tak naprawdę przedwojennym, to są lata 30., ale jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, no po prostu dwudziestolecie międzywojenne w Polsce, Warszawa. Mamy tutaj Warszawę tak naprawdę przedstawioną trochę z innego kontekstu niż do tej pory literacko, w większości literackich opracowań spotykamy, bo taką Warszawę bardzo podzieloną na tą część polską, taką rdzennopolską bym powiedziała, i Warszawę żydowską, która była dość, no,
liczna mimo wszystko, tak? Dość licznie ci Żydzi jednak zamieszkiwali tą Warszawę. I ci Żydzi są przedstawieni również z trochę innego punktu niż do tej pory, bo my zazwyczaj Żydów mamy w literaturze przedstawionych właśnie no, jako głównie ofiary Holokaustu, to jest literatura obozowa. No i typowo ofiary, a Polaków jako tych dobroczyńców, którzy tym Żydom pomagają i też są oczywiście tym drugim narodem uciemiężonym przez Niemców i przez sytuację, która panowała wówczas na świecie i w Europie. Natomiast no, pan Szczepan Twardoch trochę odziera ten mit w swojej powieści i pokazuje nam, że no, takie ujednolicanie w ogóle jakiejkolwiek narodowości do niczego nie prowadzi, jest absolutnie krzywdzące, bo no my to oczywiście wiemy, ale często zdarza nam się dochodzić do takich punktów, że a Żydzi, czy Rosjanie, czy Polacy to są tacy, śmacy, owacy, a tak naprawdę to zawsze jest złe, to zawsze jest stereotypowe i zawsze jest po prostu nieprawdziwe. No i tutaj mamy tego czysty dowód. Mamy tutaj historię Jakuba Szapiro, który jest Żydem, który przybrał sobie imię polskie i nazwisko polskie po tej swojej tego swojego żydowskiego pochodzenia niejako się wstydził. Nie chciał się do końca do niego przyznawać. Swoje dzieci również oczywiście raczej wychowywał nie w kulturze żydowskiej, tylko właśnie starał się przynajmniej wychowywać w kulturze polskiej. One tego języka i kultury żydowskiej w ogóle nie były uczone w swoim domu rodzinnym. No i był tym tytułowym królem Warszawy, znaczy królem w tym złym tego słowa znaczeniu, bo był królem po prostu tego czarnego świata Warszawy, mafii, tak byśmy mogli to dzisiaj nazwać. I rządził tą Warszawą, rządził twardą ręką, był również bokserem byłym. No i mamy tą Warszawę przedstawioną w taki sposób, z którym ja nie do końca właśnie potrafię sobie poradzić, bo on jest tak brutalny, tak naturalistycznie przedstawiony przez pana Twardocha, to było tak mocne, że to jest chyba ta część, która uniemożliwia mi wystawienie właśnie oceny, czy w ogóle nawet w głowie uszufladkowanie sobie tej pozycji w odpowiedni sposób. Bo ona mi się bardzo podobała. Ona była tak angażująca i tak emocjonująca dla mnie. Ja w ogóle się tego po sobie nie spodziewałam, podobnie jak po Gambicie Królowej, że coś takiego jak boks, czy jakieś tam rozgrywki między, wiecie, mafiozami, czy jakimiś typami spod Ciemnej Gwiazdy są w stanie w ogóle mnie zainteresować, a były. To było po prostu przedstawione w tak angażujący sposób, że od tej lektury po prostu nie można się było oderwać. Natomiast w tak mocny sposób było to podane czytelnikowi, że ja no po prostu czasami musiałam odwrócić oczy albo po prostu przestać lekturę, przerwać tą lekturę, bo spotkaliśmy się tam z takimi opisami, z którymi moja wrażliwość sobie absolutnie nie radzi. Ja nie jestem na takie opisy gotowa. I dlatego z tym panem Twardochem mam trochę problem. Na pewno będę czytać Królestwo, bo już nie mogę się tego doczekać. Zresztą ten król zakończył się w takim momencie, że ja po prostu otworzyłam oczy i usta ze zdumienia i powiedziałam, jak? I to już? Ja muszę wiedzieć, co było dalej. I po prostu, a jednocześnie do tej pory tego Królestwa nie zaczęłam czytać, nawet go nie wypożyczyłam, ani nie zaczęłam na czytniku, bo się po prostu boję tych dalszych opisów. Niesamowite to było, poruszające i takie dające trochę w twarz czytelnikowi, mam wrażenie. Zaskakujące, niesamowicie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobił pan Szczepan Twardoch i na pewno będę czytać kolejne powieści. Natomiast muszę trochę się uporać z tymi naturalistycznymi opisami, bo no, krojenie ciała ludzkiego, rozczłonkowywanie go, chowanie go do worków, wrzucanie opisy po prostu takich tortur i rzezi, które były dokonywane na tych mieszkańcach Warszawy, no było po prostu dla mnie może nie na ten czas, a może w ogóle nie na moją wrażliwość. Natomiast gorąco, gorąco polecam i uważam, że pan Szczepan Twardoch jest absolutnie zasłużenie uznawanym za jednego z czołowych współczesnych twórców literatury w naszym kraju. Szapoba ogromne. I Królestwo, no, ja nie mogę się doczekać. Trochę się boję, ale nie mogę się doczekać bardzo, bardzo, bardzo. Może w sierpniu, bo w lipcu mam tak napięty czas, że pewnie po to Królestwo nie sięgnę, ale w sierpniu już na pewno.
No i potem trochę z lżejszych powieści, moich już tym razem. Kontynuowałam sobie oczywiście Małgorzatę Musierowicz, tak dla oderwania, i skończyłam 15 i 16 tom serii o Jerzycjady, czyli Język troli oraz Żabę. I to były takie nietypowe części, bo Język troli opowiadał nam historię dziewczynki, która, Stanisława Trolla, tak się nazywała, którą spotkał syn Idy i z którą bardzo się zaprzyjaźnił w pewnym momencie, można powiedzieć, że nawet się w niej zakochał. I to była dziewczynka, która po prostu trafiła do niego do klasy, nosiła śmieszny kapelusz i nawet pani kazała jej ten kapelusz na lekcji ściągać, a ona kategorycznie powiedziała, że na tego kapelusza po prostu nie ściągnie. No i okazało się, że powodem nie jest jakaś tam buta czy niegrzeczność tej dziewczynki, tylko po prostu dziewczynka była bardzo ciężko chora, ale czekała na terapię w Niemczech, bardzo drogie leczenie, i po prostu wstydziła się. No prawdopodobnie miała po prostu ubytki włosów, tak możemy podejrzewać, bo to do końca nie zostało dokładnie opisane w tej powieści. Ta część była bardziej taka refleksyjna, wzruszająca i smutna niż pozostałe części Jerzycjady. Taka głębsza, mam wrażenie. Nie mam co prawda tutaj wiele cytatów, mam kilka zaznaczonych. Na temat głównie książek, czym są książki, bo tutaj dziadek tłumaczył swoim wnukom, były takie bardzo miłe sceny, kiedy on poszedł z wnukami do pizzerii na rynku w Poznaniu i zobaczył tam jakieś bardzo stare tomiszcza. I one były dla niego bardzo ważne i one były tam potraktowane po prostu, chyba były przecięte w ogóle na pół, a stanowiły po prostu jakiś tam wystrój tej pizzerii. I jego to tak zabolało, że nie chciał zapłacić za tą pizzerię, za tą pizzę, chciał po prostu natychmiast opuścić ten lokal, bo nie mógł znieść tego, że w taki sposób perfidny potraktowano literaturę. No i zażyczył sobie, żeby po jego śmierci nikt nie sprzedał tych książek, nie wyrzucił, tylko oddał te książki po prostu ludziom, którzy je kochają. I to było dla mnie takie fajne, bo ja mam do tego zupełnie bardzo podobne podejście. Bardzo dobrze się tą część czytało. Było to dla mnie trochę zaskakujące, że ona była taka smutniejsza, bo jednak ja Małgorzatę Musierowicz traktuję typowo rozrywkowo i tak bardzo otulająco, i właśnie w takich moich smutnych momentach jako mój comfort read. Nie do końca to uzyskałam z tej części, ale bardzo, bardzo cenię. Natomiast część Żaba była już znacznie lżejsza i mamy tutaj historię tytułowej Żaby, która jest siostrą chłopaka Róży Pyziak, czyli najstarszej córki Gabrysi, z którą Róża, wiemy, że Róża zaszła w ciążę i Fryderyk, z którym się spotykała, czyli tata dziecka, dostał staż w NASA w Stanach Zjednoczonych, więc wyjechał i zostawił ją z tym dzieckiem w brzuchu i no, dokonał czegoś, co jest po prostu no, niefajne, niehonorowe, i absolutnie zachował się tak jak tata Róży, bo ona również została porzucona razem z jej siostrą i z mamą. Nie znały swojego ojca. No i Żaba, która jest siostrą tego chłopaka, dowiaduje się w ogóle o tym, że Róża jest w ciąży, bo on swojej rodzinie o tym nie powiedział. I ma taki plan, żeby ich znowu połączyć, żeby jednak brat zachował się jak mężczyzna i wrócił i założył rodzinę i był ojcem rodziny i pomagał Róży wychowywać ich córeczkę, bo dowiadujemy się, że będzie córeczka. Bardzo śmieszna, pełna taka komediowych sytuacji, komedii sytuacyjnych, bardzo naprawdę fajna część i myślę, że z dalszymi częściami będę miała ponownie podobne odczucia. Ja uwielbiam tą rodzinę i po prostu ja wiem, że oni są trochę archaiczni, że mają swoje wady, że są irytujący pod pewnymi względami, są nierealni. Ale mam wrażenie, że my w literaturze wcale tej realności aż tak nie potrzebujemy, bo mamy tej realności czasami po dziurki w nosie. I ja czasami potrzebuję takiego oderwania i wejścia w ten świat, który jest taki trochę wyidealizowany i nieprawdopodobny. Tak mam, szczególnie w cięższych chwilach.
Więc zachęcam dalej i będę orędownikiem serii Jerzycjada, bo dla mnie to jest taka seria może bardzo sentymentalna, może seria z dzieciństwa, ale kocham niezmiernie, a te części to są części, z którymi spotykam się po raz pierwszy właśnie w dorosłym życiu, więc odbieram je już pewnie troszkę inaczej niż gdybym była nastolatką, czyli odbiorcą tychże książek. No i kolejną powieścią, którą przeczytałam w czerwcu, jest w końcu Kirkę, którą mam na swoim TBR-ze, autorstwa Madeline Miller. Przepiękna z serii butikowej. No jest po prostu cudeńkiem. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest najładniejsza książka z serii butikowej. Oni zresztą każdą kolejną pobijają siebie. Ja muszę ją pokazać. Ona ma tutaj jeszcze piękną wkładkę, wklejkę z wyspą, na którą mityczna Kirkę była zesłana przez Zeusa. No jest po prostu przepiękna. Bardzo dobrze się ją czytało, w sensie takim wydania, mimo wszystko. Bo ja muszę Wam powiedzieć, że ja, tak jak ludzie narzekają na tę serię ekskluzywną ze świata książki, to ja mam bardziej właśnie problem z tą serią butikową, jeśli chodzi o wygodę przy czytaniu. Ale tą czytało się zaskakująco dobrze. Natomiast, no wiemy, jest to retelling. Już chyba każdy wie, że jest to retelling mitologii greckiej. Mamy tutaj historię Kirkę, która została za to, że jest czarodziejką. Boże, ja zawsze mylę czarodziejka, czarownica. Teraz zrobiłam fopa, ale czarodziejką. Została zesłana przez Zeusa na wyspę, na odosobnienie i tam miała po prostu do końca swoich dni sobie po prostu żyć. Spotyka oczywiście Odyseusza i wiele, wiele innych postaci, których znamy z mitologii greckiej. Niesamowicie to było angażujące, aż byłam w szoku, bo ja tak kupiłam tą powieść, bo zbieram serię butikową, ona mi się bardzo podobała. Ona zbierała różne opinie. Mam wrażenie, że są ludzie, którzy ją kochają i ci, którzy jej nienawidzą. Ona nie zbiera raczej opinii średnich. I ja, jeżeli mam się opowiedzieć po którejkolwiek z tych stron, to jestem zdecydowanie miłośnikiem, bo język jest po prostu przepiękny, jest poetycki, jest taki bardzo, bardzo liryczny, ale nie za bardzo, znaczy on jest bardzo po prostu stonowany. Absolutnie dopasowany do odpowiedniej sytuacji, a jednocześnie cały czas utrzymujący, mam wrażenie, zaangażowanie czytelnika. Tu nie działy się jakieś wielkie akcje w stylu, nie wiem, jakichś bitew wielkich, historycznych, albo jakichś, nie wiem, morderstw, jakichś wielkich romansów tutaj nie było. Natomiast moje zaangażowanie było cały czas na tym samym poziomie. Czyli ja cały czas przewracałam kartkę i byłam ciekawa, co będzie dalej. I to było fascynujące, bo ja się spodziewałam mity, co tam oni mogli powiedzieć. No, będzie pewnie nudne jak flaki z olejem. Tak trochę do tego podchodziłam, trochę się bałam. I podejrzewam, że gdyby nie to, że mam ją na tym swoim TBR-ze rocznym, to bym po nią jeszcze nie sięgnęła. Podobnie mam zresztą z pieśnią o Achillesie, ale na pewno teraz zachęcona Kirkę sięgnę po nią szybciej. Przegenialne to było. Przepięknie napisane. Kirkę jest tak fascynującą osobą. Ja oczywiście zaraz zaczęłam sobie przeglądarkę internetową wpisywać, żeby zobaczyć, jak wyglądała Kirka według oczywiście sztuki, jak została przedstawiona w sztuce, jakie znamy o niej faktyczne podania w mitach. I w ogóle mam wrażenie, że te inne postacie z mitologii, one zostały nam tu ukazane w sposób tak bardzo uczłowieczony, taki realny i bliski nam, śmiertelnikom, że zupełnie nie mieliśmy odczucia, że czytamy na przykład o bogach, prawda, z Olimpu, albo o jakichś właśnie istotach, które mają jakieś niesamowite zdolności. Świetne, świetne, świetne. Ja nie jestem chyba wielką fanką retellingów. Nie lgnę do nich jak ćma do ognia. Natomiast ten wyjątkowo przypadł mi do gustu i uważam, że pani Madeline Miller zrobiła naprawdę świetną robotę. I jeżeli dalsze jej pozycje, bo wiem, że przygotowuje kolejny retelling, kolejną postać z mitologii greckiej zamierza nam przedstawić, na pewno będę po nią sięgać i mam nadzieję, że właśnie seria butikowa ją wyda. No i kochani, oczywiście sięgałam również, bo byłam bardzo chętna, żeby jeszcze przed latem zacząć. Sięgnęłam sobie po Gniewę
z wydawnictwa Mięta i po Jagę, wydawnictwo WAB. Ja zaczęłam trochę nietypowo, bo zazwyczaj sagę Kwiat paproci autorstwa Katarzyny Berenki-Miszczuk zaczynamy od Szeptuchy. Tak została wydana w takiej kolejności. Natomiast ja postanowiłam, że zrobię to inaczej, skoro Gniewa i Jaga zostały wydane później, ale to jest tom 0,5, a to jest tom 0,75 bodajże, to ja sobie zacznę tak, jak to powinno być. I zaczęłam od Gniewy, od Jagi. I Jaga bardzo mi się podobała, bo opisuje nam Jaro Gniewę, Szeptuchę w Bielinach. I te elementy po prostu słowiańskości, które tutaj zostały wprowadzone, były bardzo fajnie zrobione. Znaczy w taki apetyczny sposób, bardzo tak informacyjnie podane czytelnikowi, natomiast nie tak encyklopedycznie. A jednocześnie ja, która ma niewielką wiedzę na temat słowiańszczyzny, byłam w stanie się w tym połapać i nie czułam się jakoś zagubiona, poczułam się zaintrygowana i chciałam na ten temat dowiadywać się więcej i więcej i więcej. I to było fajne, bo ja sobie w międzyczasie również sprawdzałam w internecie różne stworzenia, różne jakieś wierzenia i różne poglądy na temat właśnie obrzędów, które w słowiańszczyźnie są obecne albo były obecne. I to było dla mnie naprawdę inspirujące, więc ta seria Jaga bardzo mi się podobała, naprawdę, i bardzo zachęciła mnie do Gniewy. Gniewa była bezpośrednią kontynuacją Jagi. I bardzo mi się podoba, bo Jaro Gniewa jest już tutaj troszkę starszą postacią i tak naprawdę opowiada swojej następczyni swoje historie życiowe, swoje przygody w Bielinach. I jest bardzo charakterną osobą, taką, którą ja lubię. I bardzo mi się podoba, że to nie było dużych wątków romantycznych, bo wiem, że w tych dalszych częściach one już będą i tak... Nie do końca chyba jestem fanką tych rozwiązań. Tutaj tych wątków nie było, aż tak, przynajmniej. I to było naprawdę bardzo smaczne, bardzo fajne, te wątki fantastyczne również. Pióro pani Bereniki bardzo lekkie, bardzo takie odprężające, idealne mam wrażenie na ten letni czas, a jednocześnie nie prostackie i... Mnie odpowiadało po prostu w 100%. Mam wrażenie, że jest po prostu dopasowane do tej historii, którą pani Berenika nam chce sprzedać. Więc jestem jak najbardziej na tak i zaczynam sobie w następnym miesiącu na pewno dalej Szeptuchę. O tych dwóch częściach już nie będę mówiła, bo o nich wiecie. Macie poprzedni film na kanale z pełną recenzją. Bazyl i Licho, Marty Kisiel oraz Pawełek i cała reszta Jacka Galińskiego. To były dwie pozycje dla dzieci, które czytałam we współpracy z wydawnictwem Mięta. Absolutnie na plus. Bardzo mi się podobały. Jeśli jeszcze ich nie czytacie, na pewno powinniście. A jeśli jesteście zainteresowani większymi informacjami, bardziej szczegółowymi, no to oczywiście macie je w poprzednim filmie. Natomiast ostatnią pozycją, o której tutaj powiem ubiegłego miesiąca, jest w końcu kolejna pozycja pana Jakuba Małeckiego, na którą się zdecydowałam. Ja do tej pory przeczytałam wyłącznie Rdzę i z tą Rdzą było mi tak średnio po drodze. Znaczy ja pana Jakuba bardzo cenię za jego pióro, bo ono jest bardzo dobre i tego nie można mu odmówić. Natomiast fabularnie jakoś tak nie do końca mnie to porwało. Chyba nie do końca było to poprowadzone w taki sposób angażujący, jeśli chodzi o Rdzę. Było to dla mnie dobre, dobre plus, ale na pewno nie wybitne. Na pewno nie była to książka, która mnie aż tak zachwyciła, żeby pan Jakub awansował na pisarza mojego życia albo na mojego ulubionego pisarza. Natomiast teraz sięgnęłam po Horyzont, który również zbierał bardzo dobre opinie i myślę, że w kolejności następnej będzie Joseph. No i ten Horyzont to był strzał w dziesiątkę. Horyzont podobał mi się dużo bardziej niż Rdza. Na pewno już wiecie, bo to nie jest pozycja nowa, ale dla tych, którzy jeszcze nie czytali, tak dla zachęty powiem krótko, o co chodzi w fabule. To znaczy mamy tu historię Mańka, który jest żołnierzem, byłym żołnierzem tak naprawdę, który wraca z misji w Afganistanie, z wojny w Afganistanie. No i ma zespół stresu pourazowego. Przyjaźni się z młodą dziewczyną, która również ma swoje demony z przeszłości, swoje nierozwiązane sprawy, traumy, problemy.
straciła matkę, straciła ją bardzo dawno, tragicznie, bo zginęła w wypadku samochodowym, a teraz zajmuje się, pomaga trochę przy swojej babci, która jest już tak naprawdę obłożnie chora, leży w łóżku i wymaga no, takiej już opieki bardzo stałej i bardzo wymagającej pod względem i fizycznym, i intelektualnym. No i między tymi bohaterami zawiązuje nam się takie porozumienie, nić, powiedzmy, nawet coś głębszego, z czego nie do końca chyba sobie zdają sprawę. I nasz główny bohater ma napisać książkę tak naprawdę, bo nie do końca umie odnaleźć się w tej rzeczywistości powojennej. Nie wie, co ma ze sobą zrobić, no żyć z czegoś trzeba i dostał taką propozycję, żeby spisać te swoje wspomnienia z Afganistanu i wydać je w formie książki. Nie do końca mu to idzie na początku, bo no, wiadomo, ten stres pourazowy jest, więc ciężko mu te myśli przelewać na papier. Natomiast one cały czas gdzieś tam w nim są i się kłębią. I to była powieść, która była po prostu również tak trzymająca w napięciu jak najlepszy thriller czy kryminał, a jednocześnie pozwalająca zżyć się po prostu z tymi bohaterami, bo ja im autentycznie kibicowałam. Ten Maniek był dla mnie postacią taką, którą miałam ochotę po prostu przytulić, napić się z nim kawy, herbaty, czegokolwiek i po prostu porozmawiać, być po prostu przy nim i dać mu tą pomoc, której on oczekuje. Albo po prostu pomóc mu tą pomoc zorganizować, bo czasami to jest najlepsze, co możemy zrobić takiej osobie, dla takiej osoby. Troszkę zgrzytało mi tutaj zakończenie, bo nie do końca było takie, jak ja lubię, nie było rozstrzygające, było takim półotwartym, powiedzmy, zakończeniem. Więc nie do końca mnie, nie usatysfakcjonowało mnie w 100%. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, jakby sposób prowadzenia, tempo akcji, pióro, wszystko było jak najbardziej na tak. Przegenialna pozycja, na pewno moja ulubiona, jeśli chodzi o pana Jakuba do tej pory. Zobaczymy, jak będzie z Józefem, bo tutaj wróżę również sukces. Świetne to było, świetne, wzruszające, poruszające. W pewnym momencie łzy zakręciły mi się w oku, kiedy dowiedziałam się, co było takim głównym powodem tego stresu pourazowego naszego głównego bohatera. No i to było mocne. To było bardzo mocne dla mnie jako mamy. Ale myślę, że to jest taka pozycja, że jeżeli nie znamy pana Jakuba Małeckiego, to warto od niej zacząć. Warto pokochać pana Jakuba właśnie za to. Ja na pewno za tą pozycję pana Jakuba uwielbiam i będę czytać dalej. No i to by było na tyle, kochani. Ten czerwiec, jak widzicie, był taki słodko-gorzki. Mimo wszystko więcej było dobrej literatury niż tej gorszej i tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach będzie tak samo. Dajcie znać w komentarzach, co wy czytaliście, co wzbudziło wasz największy zachwyt w czerwcu albo co było największą porażką literacką. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.